Życie człowieka to ciągłe oczekiwanie. Dzisiaj jesteśmy niedaleko dworca autobusowego, na którym wiele ludzi czeka na odjazd autobusu. Czeka się i denerwuje, kiedy autobus się spóźnia. Życie ludzkie to ciągłe czekanie. Dzieci czekają, aż dorosną. Młodzież czeka, aż skończy szkołę i w końcu rozpocznie wymarzoną pracę. Młode małżeństwo czeka, aż urodzi im się dzieciątko. Dziadki czekają na wnuki. Także chrześcijanie czekają. Czekają na wypełnienie się obietnic o Królestwie Bożym. Czekają na nadejście oblubieńca. Dzisiaj ostatnia niedziela roku kościelnego, która przypomina nam o tym, że oblubieniec nadejdzie. Posłuchajcie, co jest zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Królestwo Niebios będzie podobne do 10 panien, które wzięły lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było głupich, a 5 mądrych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre natomiast razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy Pan Młody się spóźniał, wszystkie zasnęły. Nagle o północy rozległo się wołanie: idzie Pan Młody, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wówczas wszystkie panny zerwały się ze snu i przygotowały swoje lampy. Głupie zaś powiedziały do mądrych: dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Mądre jednak odpowiedziały: nie, mogłoby przecież i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Gdy one odeszły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Później wróciły i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: oświadczam wam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Historia o 10 pannach ma nam dzisiaj przypomnieć o wielkiej prawdzie. Prawdzie, którą ogłosił Chrystus, że On kiedyś powróci po swój Kościół, po swoją oblubienicę i zabierze ją na wielkie wesele do niebiańskiej Ojczyzny. 5 panien mądrych symbolizuje ludzi czuwających, duchowo rozbudzonych, którzy znają cel swojego życia i do tego celu podążają. Tym celem jest niebiańska Ojczyzna. 5 panien nierozsądnych, nieroztropnych, głupich symbolizuje wszystkich tych, którzy koncentrują się tylko i wyłącznie na życiu doczesnym, a zapominają o celu wiecznym. Pan Jezus powiada w dzisiejszej Ewangelii, że przyjdzie o godzinie, której nie znamy. Jego czas niekoniecznie musi pokrywać się z naszym czasem. Jego godziny niekoniecznie muszą pokrywać się z naszymi. Przyjdzie i zaskoczy, tak jak zaskoczył śpiące panny. Jednak 5 panien było gotowych. Pomimo że spały, ich serce czuwało. Pomimo że zasnęły, były gotowe na przywitanie Zbawiciela, a płomień wiary w ich sercach płonął. Dzisiaj, moi drodzy, niedziela wieczności. Kończymy pewien etap drogi, pewien etap podróży naszej wiary i życia z Bogiem. Czas zastanowić się nad tym, czy płomień w naszych sercach płonie, czy płomień wiary w naszych sercach jest rozpalony, czy czekamy na Chrystusa. Pewne jest to, że On powróci. Nie wiemy kiedy, czy to będzie dziś, jutro, czy za wiele lat. Nie znamy dnia ani godziny. Dziś On puka do Twojego i do mojego serca. Czy otworzysz Mu, czy Go przyjmiesz? Czy będziesz przygotowany na spotkanie z oblubieńcem? Na pewno kiedyś rozlegnie się głos: oto oblubieniec nadchodzi, oto Zbawiciel przyszedł po swój Kościół. Czy będziesz czuwał i będziesz gotowy, aby wejść z Nim na wesele? Wesele symbolizuje niebo. Wesele symbolizuje wielką ucztę z Chrystusem. W dzisiejszej Ewangelii czytaliśmy, że
Chrystus zabierze czuwających na wesele i zamknie drzwi. Ci, którzy się spóźnią, już nie wejdą. Do nieba nie można wejść na doczepkę. Trzeba być przygotowanym i trzeba czuwać. Życzę Ci, aby Twoje serce rozpaliło się czuwającym płomieniem wiary. I życzę Ci, abyśmy mogli się kiedyś spotkać na wielkiej, weselnej uczcie w niebiańskim królestwie. Z Bogiem!